piątek 23 marca odbyła się debata Wpływ transformacji ustrojowej na politykę III RP z udziałem profesora doktora Romana Beckera oraz europosła Pawła Kowala, organizowana przez Studenckie Koło Myśli Politycznej oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. W trakcie debaty Paweł Kowal wygłosił swoje tezy zawarte w nowo wydanej książce pod tytułem Koniec systemu władzy. Spotkanie zorganizowane przez koło naukowe cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przebyło sporo studentów, część z nich nie zmieściła się w sali wykładowej, która okazała się za mała. Debata na OMK była dyskusją o tym, w jaki sposób ekipa Wojciecha Jaruzelskiego przygotowywała się do tego, aby w razie, jeżeli doszłoby do oddania władzy, oddać ją w taki sposób, aby jak najwięcej władzy zostało w ich rękach. Dotyczyło to nie tylko władzy politycznej, ale także wpływu na gospodarkę. Jak mówił Paweł Kowal, przyjęcie władzy przygotowane tak, aby, cytując, tak przekształcić przedsiębiorstwa, tak przekształcić własność, by część z tej własności trafiła do otoczenia politycznego byłych przywódców PZPR. Zdaniem profesora dr. Romana Beckera, który w pracy naukowej zajmuje się m.in. zjawiskami totalitaryzmu, przekształceniami polskiego systemu politycznego, współczesną rosyjską myślą polityczną, cytując, książka Pawła Kowala Koniec systemu władzy jest jedną z najlepszych poświęconych końcowym latom PRL. Jest to oparta na ogromnej bazie źródłowej, w tym na wywiadach przeprowadzonych z głównymi aktorami tych wydarzeń. Sądzę, że jest warta polecenia zarówno specjalistom, jak i również klasycznym historykom i politologom. Profesor dr Roman Becker polemizował w trakcie spotkania z dr Pawłem Kowalem, odnosił się do pojęcia autorytaryzmu i totalitaryzmu, które jego zdaniem przeplata się w tym okresie historycznym i powodował dwuznaczność sytuacji polskiej w owym czasie. Problematykę autorytaryzmu i totalitaryzmu podejmował także w trakcie spotkania Paweł Kowal, który zwracał uwagę na specyficzną sytuację Polski w czasie tzw. okresu komunizmu. Koniec systemu władzy to publikacja wydana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w której autor Paweł Kowal analizuje wybrane aspekty polityki ekipy generała Jaruzelskiego, próbując udowodnić, że w tych działaniach podjętych pod koniec istnienia komunizmu tkwiły źródła wielu kluczowych problemów państwa, które powstało na gruzach PRL. Debata na Uniwersytecie Toruńskim była poświęcona książce Koniec systemu władzy, czyli w istocie była dyskusją o tym, w jaki sposób ekipa Wojciecha Jaruzelskiego, jego współpracownicy, jego bliżsi i dalsi doradcy przygotowywali się do tego, żeby w razie, gdyby trzeba było oddać władzę, oddać ją w taki sposób, by jak najwięcej tej władzy zostało w ich rękach. Mam na myśli i władzę polityczną, ale także mam na myśli wpływ na gospodarkę, czyli w jaki sposób tak przekształcić przedsiębiorstwa, tak przekształcić własność, by część tej własności trafiła do otoczenia politycznego byłych przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bardzo pozytywne recenzje tutaj profesury. No bo to jest książka historyczna, nie ma nic wspólnego z polityką. Tak naprawdę starałem się napisać książkę o historii i zrobić to zgodnie z zadaniem warsztatu historyka i przez moment zapomnieć przy tym wszystkim o swoim zaangażowaniu w politykę, chociaż ono oczywiście pomagało. Pomagało interpretować źródła i zachowania wielu polityków. To, co dla historyka często jest kwestią do przemyślenia na pół dnia, dla polityka jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ widzi innych polityków w innej epoce, ale jednak z podobnymi instynktami, z podobnym podejściem do rzeczywistości i szybciej wychwyci pewne zjawiska. Książka Pawła Kowala, Koniec systemu władzy, jest jedną z najlepszych poświęconych końcowym latom PRL-u. Jest oparta na ogromnej bazie źródłowej, w tym i na wywiadach przeprowadzonych z głównymi aktorami tych wydarzeń. Sądzę, że jest warta polecenia zarówno specjalistom z tych okresów, jak również klasycznym historykom i politologom, szczególnie tym, którzy zajmują się epigońskimi okresami niedemokratycznych systemów politycznych. Niezależnie od tego, czy PRL, szczególnie ostatnich lat swojego funkcjonowania, nazwiemy systemem autorytarnym czy totalitarnym, niewątpliwie do 1989 roku był niedemokratyczny i niesuwerenny. I tym samym analizowanie tych ostatnich lat PRL-u jest niesłychanie przydatne do tego, żebyśmy umieli i nauczyli się obserwować oznaki rozkładu
podobnego typu systemów politycznych we współczesnym świecie. Nieczęsto zdarza się taka jednoznaczna, pozytywna ocena w ustach naukowca. Niezależnie od tego, czy ocenia się książkę skrajnie pozytywnie, czy skrajnie negatywnie, zawsze znajdzie się jakieś niedociągnięcia, niedopracowania. Oczywiście książka Pawła Kowala nie jest genialna, bo wtedy by dostała Nagrodę Nobla. A dokładnie mówiąc, jakby była nawet zbliżona do genialności, bo taka jest definicja osiągnięć laureatów Nagrody Nobla. Ale niewątpliwie jest to książka niesłychanie cenna i warta zapoznania się przez wszystkich, którzy interesują się zarówno PRL-em, jak i końcówką niedemokratycznych systemów politycznych. Jak zwykle zachęcamy do zapoznania się z pełnym materiałem, w którym znajduje się cały przebieg debaty na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu Komisji Politycznej. Naszym gościem jest dr Paweł Kowal, poseł na Sejm 5. i 6. kadencji, eurodeputowany w roku 2009, prezes partii Polska jest najważniejsza. Jego rozmówcą będzie dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych profesor Jan Becker, a moderatorem adiunkt w Katedrze Teorii Polityki dr Bartłomiej Michalak. Tematem debaty będzie wpływ transformacji ustrojowej na politykę III Rzeczpospolitej. Przyczynkiem do zorganizowania tego spotkania było wydanie przez dr. Pawła Kowala książki pod tytułem Koniec systemu władzy. Dziękuję. I właśnie tezy z tej książki będą omawiane na dzisiejszym spotkaniu. Oddaję głos panu moderatorowi. Zachęcam do wysłuchania. Dzień dobry, witam Państwa, organizatorów, uczestników. Zanim oddam głos panu doktorowi Kowalowi, naszemu dzisiaj głównemu bohaterowi, to dwa słowa dla Państwa. Dekompozycja systemu komunistycznego w Polsce była procesem długim i obfitującym wiele zwrotów. Zaczęła się, jak wiemy, z Rywem Solidarności w 1980 roku, brutalnie stłumionym przez stan wojenny, a później tak zwaną normalizację. Otóż książka pana doktora Pawła Kowala, Koniec systemu władzy, opisuje problematykę i czas, a także główne wątki polityczne ekipy generała Jaruzelskiego w ostatnim skutkowym okresie PRL, to jest w latach 1986-1989. Zanim oddam głos naszemu gościowi, chciałem tylko jeszcze poinformować Państwa informacyjnie o strukturze naszego spotkania. Otóż za chwilę zabierze głos nasz główny gość, który przedstawi tezy swojej książki, po czym pan profesor Roman Becker ustosunkuje się, czy zabierze głos polemiczny, recenzyjny. Następnie przewidujemy ewentualną odpowiedź pana doktora Kowala na uwagi pana profesora Beckera i będzie również czas dla państwa. Przewidujemy, w zależności tutaj od czasu naszego spotkania, na pytania publiczności. Całość chcielibyśmy zakończyć do godziny 15.30. Teraz już oddaję głos panu doktorowi. Panie doktorze, bardzo proszę. Wystająco czy siedząco? Jak pan doktor? A może pan zegarek jeszcze położy? Można na wiszącą, ale jest trudno. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie na uniwersytet i za możliwość debaty i za możliwość dyskusji o książce z profesorem Romanem Beckerem, jednym z tych profesorów, czy tych polskich naukowców, którzy się specjalizują w śledzeniu transformacji i dyskutowaniu o charakterze komunizmu w Polsce. I już spotkałem się z profesorem właśnie we wstępie do książki, kiedy też przyglądałem się podejściu pana profesora do kwestii totalitaryzmu. Ta książka jest faktycznie obszerna i dlatego przedstawienie tez z całej pracy nie jest możliwe w 20 minut, a w każdym razie, gdybym je przedstawił, to mielibyśmy może efekt zbytniego rozproszenia wątków i nie wiem, czy to by służyło dobrze dyskusji. Ale można porozmawiać o czymś innym, co myślę, że w tym gronie myślę, ma niemały sens. Czyli o tym, jak przebiegała
w oparciu o jakie zasady, o jakie reguły przebiegała transformacja systemu komunistycznego w Polsce w ostatniej jej fazie. Mówimy 86, 7, 8, 9 rok. Tak naprawdę powinniśmy wrócić, i tak jest także w mojej książce, wrócić do roku 85, czyli zwrócić uwagę na tą pierwszą przyczynę, na tę pierwszą iskrę, która zapaliła proces transformacji. I dlatego wrócić warto do dokumentu, który otwiera książkę, a mianowicie do 85 roku, marca. Tylko niektórzy z siedzących na tej sali pamiętają tę wiadomość, która przyszła z Moskwy, że oto został wybrany nowy sekretarz generalny KPZR, że oto został wybrany nowy przywódca Związku Radzieckiego. Młody, inny od tych, którzy byli poprzednio, i Europa temu uległa. Uległy także polskie elity, mówiąc, że Gorbaczow, ten 50-paroletni przywódca, zaprezentuje inny sposób rządzenia obozem komunistycznym. Tak jednak nie do końca było. Ta Gorbimania, której niektórzy ulegli na początku pierestrojki, tak naprawdę nie miała odzwierciedlenia w faktach. Gorbaczow był człowiekiem naznaczonym przez Andropowa, był człowiekiem popartym podczas decydowania, kto będzie nowym sekretarzem KPZR, przez Gromykę, czyli przez tych ludzi, którzy swoją historią, swoimi korzeniami mogli się pochwalić, że sięgali do czasów stalinowskich. Ale ten moment otwiera moją książkę. To jest czas, kiedy najbliższy współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego, czy jeden z najbliższych współpracowników Wojciecha Jaruzelskiego, postać skądinąd bardzo ciekawa, pułkownik Górnicki, jedzie do Moskwy kilka dni po wyborze Gorbaczowa i analizuje w różnych ośrodkach analitycznych wspólnie ze swoimi rosyjskimi kolegami, no co się może stać. I ta wiadomość, co się może stać w Związku Radzieckim, przywieziona przez Górnickiego, przekazana w formie notatki kilku najważniejszym osobom w państwie, jest jakby tą iskrą, która zapala w ekipie Jaruzelskiego myślenie o transformacji. W jakim stanie jest wówczas Jaruzelski? Warto temu poświęcić chwilę uwagi. Jaruzelski nie jest wcale politykiem popularnym w obozie komunistycznym. Fakt, że z trudem radził sobie z Solidarnością, fakt, w jakich okolicznościach prowadził stan wojenny, wyizolował go także wśród kolegów w Układzie Warszawskim. Ma stosunkowo rzadkie, początkowo wcale, a później stosunkowo rzadkie spotkania z kolegami Honeckerem, Husakiem czy innymi przywódcami komunistycznymi. Jaruzelski od Gorbaczowa dostaje jakby, ja to sobie tak porównuję, drugą porcję tlenu. Może jakby od nowa zacząć. Ten 85, 86 rok to jest jednocześnie zła wiadomość dla Jaruzelskiego. To przywozi Górnicki, że Gorbaczow nie zamierza już w takim stopniu jak wcześniej wspierać państw komunistycznych i one muszą sobie radzić same. Być może zresztą Gorbaczow podejmie próby dogadania się z Amerykanami i w związku z tym Polska też powinna podjąć jakieś próby odnalezienia się w tej nowej sytuacji. Dobra wiadomość dla Jaruzelskiego, no że on może zająć się tym, czym co dla niego stanowi jedna z najważniejszych kwestii, czyli na uratowanie swojej reputacji przed historią. Ucieczki od tej decyzji o stanie wojennym i znajdujemy na to mnóstwo dowodów źródłowych, kiedy Jaruzelski widzi się jako właśnie taką postać w historycznym stroju, a to stroju Napoleona, a to stroju księcia Józefa Poniatowskiego, a to stroju Piłsudskiego, to bardzo częste, a to porównuje się do wybitnych mężów stanu polskiego kościoła, czy to do Wyszyńskiego, czy do kardynała Glemba, którego uważa, któremu zazdrości poparcie w opinii publicznej i jakiego pozycji społecznej. I teraz, co się dzieje w obozie władzy? To jest przedmiotem mojej książki. Kto decyduje, kto planuje i w jaki sposób to się odbywa? Poświęcam temu dużo uwagi i znowu byłoby za dużo szczegółów, gdybym teraz o tym powiedział. Powiem o dwóch planach. Dwóch planach, z których każdy jest znany, czy był znany historykom. Pana profesora nic tutaj zapewne nie zaskoczy, ale który był czytany przez historyków. I zaraz powiem, na czym polega cała zabawa. Pierwszy plan to jest plan trzech polityków skupionych wokół Jaruzelskiego. Jaruzelski nie może już panować nad partią. Partia się mu wymyka po 10. zjeździe, czy już przed 10. zjazdem w 86 roku. Jaruzelski działa w oparciu o swoje bliskie otoczenie. To bliskie otoczenie składa się z kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu osób
trzy osoby z tego gremium przygotowują bardzo szczegółowy plan, jak uciec z komunizmu, tak żeby zachować część władzy politycznej, a żeby część władzy gospodarczej, powiedzmy sobie wprost, własności, przetransferować z publicznej własności do prywatnych kieszeni. Prywatnych kieszeni bardzo często nie tych osób, które o tym piszą, tylko jakiegoś pewnego otoczenia. To jest bardzo charakterystyczne, że Ciosek, Urban, Pożoga, bo o tych trzech osobach mówimy, nie zajmują się tym, jak ukraść w takim rozumieniu, wziąć i przełożyć do własnej kieszeni. Zajmują się tym, jak uposażyć swoje otoczenie polityczne, tak by mieć poczucie bezpieczeństwa w razie, gdyby przyszła transformacja. Ci trzej panowie pod protektoratem osoby, i to jest teza, o której chętnie podyskutuję, która jest tak nie tyle numerem 2, co numerem, mówiąc językiem dzisiaj bardzo dobrze zrozumiałym, 1.1 za Jaruzelskim, czyli pod protektoratem Czesława Kiszczaka, który już od wielu lat rozszerza swoją władzę i polityczną, i władzę nad służbami specjalnymi, przygotowują 7 raportów. Przygotowują 7 raportów. Te raporty same w sobie są ciekawe. Przez wiele lat po upadku systemu komunistycznego nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Kiedy ukazał się pierwszy, pamiętam swoją pierwszą rozmowę ze Stanisławem Cioskiem, z którym się dobrze znam akurat, bo zajmujemy się sprawami wschodnimi, pojechałem do Cioska go nagrać i mówię, jakbyście pisali te raporty? On mówi, to takie nieważne, wie pan, panie Pawle, myśmy po prostu tak coś pogadali, a potem żeśmy się zorientowali, że może ktoś to podsłuchiwał i ja wpadłem na taki pomysł, że może my to spiszemy, co myśmy mówili i dostarczymy jako oficjalną notatkę, żeby nie było, że myśmy coś spiskowali. Prawda była inna. Jaruzelski zastosował manewr podobny jak Gorbaczow, świadomie pod protektoratem służb specjalnych sformował taką grupę i kazał jej pracować. Dlaczego służby specjalne? Z różnych powodów. Także dlatego, że służby specjalne były tym nerwem, który zbierał informacje międzynarodowe, krajowe, gospodarcze, żeby planować, jak wyjść z trudnej sytuacji, jak zorganizować reformy. Trzeba mieć dobrą wiedzę. Jak można scharakteryzować raporty tej trójki? Ponieważ raporty tej trójki to jest dla mnie jeden z wariantów transformacji, który został przedłożony Jaruzelskiemu. Myślę, że warto zwrócić uwagę pierwszy na pierwsze 3 z tych raportów i w skrócie jest to bardzo przemyślna, określiłbym ją jako bardzo taka realistyczna, polityczna propozycja, która brzmi mniej więcej tak. Musimy dogadać się z Kościołem, bo jak dogadamy się z Kościołem, to przyjmie nas na uroczystej audiencji Jan Paweł II. Jeżeli nas przyjmie Jan Paweł II, to znaczy, że zaczną nas przyjmować przywódcy innych krajów na Zachodzie, a jeśli nas zaczną przyjmować, to dostaniemy od nich pieniądze i uratujemy polską gospodarkę i złapiemy ten właściwy oddech. Pobudki ekonomiczne, dojście, całkowity cynizm polityczny i gotowość do zrezygnowania z wszystkich swoich dotychczasowych zasad postępowania, szczególnie w stosunku do Kościoła. Z postawy w miarę wrogiej wobec Kościoła, której ukoronowaniem było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki, błyskawicznie propozycja dogadajmy się za wszelką cenę. Nie oznaczała zresztą zaprzestania inwigilowania Kościoła, ale to odrębna sprawa. Czyli taki propozycja zliberalizowania gospodarki, propozycja otwarcia się na Zachód, dogadanie się z Kościołem, ja nazywam to historycznym kompromisem. Te pierwsze 3 raporty powstają, prawdopodobnie powstają w 86-87 rok. One oczywiście są datowane 87, no ale żeby coś było w styczniu 87, życie nam podpowiada, trzeba zacząć to nad tym pracować kilka miesięcy wcześniej. Jaka jest druga alternatywa? Druga alternatywa powstaje w zaciszu gabinetu wówczas odsuniętego od władzy Mieczysława Rakowskiego. To jest jego długi raport, w którym on jeśli chodzi o tezy, zgadza się po części z zespołem 3. Natomiast jeśli chodzi o propozycje rozwiązań, idzie inną drogą. Proponuje, by zająć się Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i zamienić ją powoli w nowoczesną socjaldemokratyczną partię, która będzie mogła konkurować w wolnych wyborach, gdyby do takich doszło. Proponuje, by nie ulegać tej pokusie znormalizowania relacji z Kościołem, pamiętać o swojej lewicowej tradycji. Nie mamy teraz na to więcej czasu. Dla mnie ta propozycja Rakowskiego, choć nie podzielam jego poglądów, nie podzielam na przykład poglądu, żeby kontynuować walkę z Kościołem, jest w sensie politycznym uczciwszą propozycją. Jest propozycją, można powiedzieć, upolitycznienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i przygotowywania się na warunki w miarę rzetelnej gry wyborczej, gdyby do niej doszło. I po co jest polityk? Jak będziecie Państwo czytali tę książkę, nie znajdziecie tam polityka, może nie być mojego nazwiska, wiem to już z licznych recenzji, nie ujawniam się. Tak mi się przynajmniej wydaje, może pan profesor coś wytropił.
Ale politykowi pomaga pewne rozumienie rzeczywistości. Historycy dotychczas widzieli te dwa dokumenty, czy ten zespół dokumentów i dokument Rakowskiego, jako oddzielne. Dla mnie było oczywiste. Pierwsze pytanie, które zadałem Kiszczakowi, czy pierwsze pytanie, które zadawałem Jaruzelskiemu, to czy oni mieli możliwość widzieć te dokumenty razem? Bo polityk wie, że siedzi gdzieś w jakimś gabinecie, jego współpracownicy tu pracują, tam pracują, no to gdzieś te dokumenty muszą się spotkać na jego biurku. Historyk też do tego dojdzie, ale nie czuje tego, że tak powiem, w palcach. Dla polityka jest oczywiste. Oczywiście Jaruzelski czytał te dokumenty razem. I oczywiście dokonał wyboru pewnej drogi, która mu się wydawała bardziej skuteczna i z jego punktu widzenia bezpieczniejsza, bo jakoby gwarantowana przez generała Kiszczaka, tego jego silnego drugiego brata, tego jego silnego bliźniaka politycznego. I to jest właściwie początek i koniec mojej opowieści. Dlatego, że dalej w książce śledzę, jak przebiega realizacja projektu, sprytnego projektu Cioska, Urbana i Pożogi, trzech, a później kolejnych czterech, razem siedmiu dokumentów, które no, nazywam właśnie tym projektem zespołu trzech. Dlaczego im się nie udało? Z różnych powodów im się nie udało. Po pierwsze, dlatego im się nie udało, że proces dogadywania się z Kościołem załamał się dość szybko. Załamał się z powodu przenikliwości politycznej być może jednej tylko osoby, a na pewno jednej osoby i kilku jej współpracowników. Jana Pawła II, który tu występuje też jako polityk, przenikliwy polityk, który nie zgadza się, i są na to dokumenty, na proces dalszego dogadania się komunistów z Kościołem, ponieważ sądzi, że to będzie nieuczciwe wobec społeczeństwa. Że to zmarnuje kapitał walki Kościoła o demokrację czy o prawa człowieka w Polsce. Nie udało się dlatego, że ta ekipa była zbyt mała i nie miała wpływu na administrację i partię. Nie miała narzędzi wykonawczych. Nie udało się także dlatego, że ta ekipa nie dostała wsparcia finansowego od Zachodu. I nie udała się także dlatego, że tam nie było zwykłych demokratycznych mechanizmów, które na pewnym etapie powinny były być wprowadzone, na przykład na etapie wyborów do Rad Narodowych w 1988 roku. I wpływ. Jakie punkty podać państwu, na jakie tropy zwrócić uwagę, by przekonać państwa do czegoś, co wszyscy doskonale czujemy. Czujemy bowiem, że kiedy mówimy o końcu systemu władzy, tu mała anegdota, moja mama dostała tę książkę ode mnie jako drugi chyba egzemplarz po profesorze, mamy spotkałem później, mama popatrzyła na tytuł i powiedziała: dziecko, jaki koniec? I to jest fundamentalna mądrość, bo gdzie w historii jest ten koniec między tym, co było, a tym, co jest jutro, prawda? Bardzo wiele rzeczy stanowi przygotowanie, preludium do czegoś, co się wydarzy później. Tak też jest w przypadku rozmowy o transformacji. Trudno wskazać ten moment, kiedy coś się skończyło. Kiedy wyraźnie, nie wiem, o 12 w nocy czy w południe możemy postawić tę twardą granicę. I dlatego pewne rzeczy rzutowały na dzisiejsze nasze debaty polityczne. Pierwsza sprawa, relacje z Kościołem. Może rozwiniemy to w dyskusji, ale te propozycje to kuszenie Kościoła i w pewnym sensie wmuszenie Kościołowi w 1989 roku bez jego woli, to jest bardzo śmieszne i w książce też opisane, pewnych rozwiązań, stały się po 20 czy 30 latach nawet dzisiaj przedmiotem pewnych kłopotów. Bo kiedy dzisiaj mówimy o regulacjach już nie tyle konkordatowych, bo te są troszkę późniejsze, ale dotyczących majątku Kościoła, czy zasad postępowania z kościelnymi osobami prawnymi, to w części są regulacje z tamtego okresu, kiedy władza chciała się za wszelką cenę przypochlebić Kościołowi. Drugi element, gospodarka i typ polskiej gospodarki w trakcie transformacji. Rzutowało na tym i ten fakt, że za zgodą części opozycji, a nawet poparciem, jak na przykład Mirosław Dzielski, wybitny konserwatywny przedstawiciel opozycji, popierał wręcz, żeby władza sobie wzięła trochę tych pieniędzy, a raczej fabryk i może tych środków produkcji, po to, żeby się zgodziła w innym miejscu na demokrację i na wprowadzenie zasad wolnego rynku. W końcu reformy Rakowskiego, który w ostatniej chwili zostaje jednak na moment premierem, o tym nie mówiłem, bo zwracają uwagę tylko na te kwestie programów transformacyjnych, reformy Rakowskiego, one wpłynęły na typ polskiej gospodarki w trakcie przemian. Bez wątpienia to jest drugi ważny punkt, gdzie kiedy patrzymy na naszą gospodarkę dzisiaj, na strukturę własności, w niektórych segmentach możemy sobie przypomnieć o pewnych decyzjach, które podejmowano już pod koniec lat 80. I wreszcie trzeci punkt bym wskazał. Typ życia politycznego. I tutaj zawsze warto wrócić do dyskusji na wiosnę 89 roku, gdzie wewnątrz środowiska opozycji. Po pierwsze zaskakuje nas co? Że wewnątrz środowiska opozycji, kiedy już doszło do wyborów,
Jak były rozłożone głosy? Głosy były rozłożone tak, że Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, a przede wszystkim Bronisław Geremek, Adam Michnik, Henryk Wujec chcieli, by opozycja szła jako jeden komitet. Była w tym pewna mądrość, ponieważ było łatwiej wygrać z komunistami. Ale był też pewien błąd, ponieważ to zahamowało rozwój normalnych partii politycznych. W jednym komitecie poszli ludzie o różnych poglądach. Czy byli wówczas tacy, którzy kwestionowali tę drogę? Tak. Na przykład Tadeusz Mazowiecki. Na przykład Aleksander Hall. Na przykład Marek Jurek, chociaż zgodził się ostatecznie pójść z tej listy Komitetu Obywatelskiego. Ale to, w jaki sposób wówczas sformułowano tę drużynę Wałęsy, w dużym stopniu zadecydowało po pierwsze o zwycięstwie tej drużyny, ale także niestety o kłopotach, w moim przekonaniu, później stworzeniem partii politycznych i normalnych organizmów politycznych, które już działają na normalnym rynku politycznym. Także zachęcając Państwa do dyskusji na ten temat, powiedziałbym tylko tyle. Jaruzelski to on i Czesław Kiszczak jako jego więcej niż numer dwa mogli na pewnym etapie, dowiedziawszy się z Moskwy, zdecydować, w jaki sposób przygotować się do ciężkiego lądowania. Wybrali drogę, która powiodła się tylko częściowo. Nie spełniły się ich marzenia o tym, że uda się bezpiecznie i sprytnie za cenę koncesji na rzecz Kościoła, Zachodu i społeczeństwa przede wszystkim wygrać transformację dla siebie. Ale z tego procesu, jak w takim kodzie genetycznym, zakodowało się dużo więcej niż sądzimy dla tego czasu III Rzeczpospolitej. Dodam tylko tyle, że jest to pierwsza dyskusja na temat tej książki, gdzie pozwoliłem sobie, ale poduszczony przez prowadzących, powiązać ją w jakikolwiek sposób z czasami współczesnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu doktorowi za doskonałą wręcz dyscyplinę czasową i bardzo proszę pana profesora Wegnera o komentarz. Proszę Państwa, na początku chcę powiedzieć szczerze. Popatrzyłem na książkę i pomyślałem sobie, dobrze, jest to praca doktorska, to przedstawię klasyczną recenzję pracy doktorskiej, jak to jest w trakcie obrony, ale po tak wspaniałym wstępie nie mam najmniejszej ochoty tego robić. Tak czy inaczej, wszystkie obrony prac doktorskich są przecież otwarte, publiczne, można sobie spokojnie posłuchać takiej klasycznej recenzji doktoratu. Chciałem powiedzieć, że jest to książka najlepsza dotycząca tego okresu. Nie czytałem lepszej. A na ten temat napisano niesłychanie dużo i to różnej literatury, również tej podszywającej się pod, powiedzmy, naukowo. O tym, że był spisek, o tym, że nie było spisków, o tym, że elity się dogadały. Tak mnóstwo rozmaitych różnych tekstów można przeczytać. A tu mamy po prostu wspaniałą bazę źródłową z wykorzystaniem wszelkich możliwych źródeł. Tak jak usłyszeliśmy dokładnie na temat pewnego programu i sposobu realizacji zmiennych zresztą programów działania bardzo rozbudowanej, jak autor pisze, ekipy politycznej. Politolodzy uważają, że lepiej używać pojęcia ośrodek decyzyjny. Mamy do czynienia z pracą historyczną, a nie klasycznie politologiczną. Nie będę mówił, co politolog powinien był zarzucić tej pracy. Chcę zwrócić uwagę na to, że mamy tu do czynienia z przedstawieniem tego, co nikt porządnie wcześniej nie zrobił. Jak funkcjonował ośrodek decyzyjny PRL-u w ostatnich latach funkcjonowania tego państwa. I to dosyć dokładnie jest pokazane. Natomiast mnie osobiście pasjonuje kilka innych rzeczy. Zresztą pan doktor o tym pisze, wspominając o tym, że są tego typu teksty w literaturze dotyczące właśnie tego okresu. Pytanie, dlaczego to mogło
tak drastycznie się przekształcić w coś zupełnie innego? Dlaczego system, jak czytamy w tej książce, totalitarny, mógł zrezygnować z tego wszystkiego, co jest istotą totalitaryzmu? Więc przeświadczeniem o tym, iż konieczne jest zbawienie, jeżeli nie ludzkości całej, to przynajmniej całego społeczeństwa. Pytanie to mnie pasjonowało od dawna i odpowiedzi znajdowałem różne. Jedną z tych możliwych odpowiedzi jest to, że jeżeli zastosujemy koncepcję Juana Linza, to w takim przypadku PRL od mniej więcej sierpnia czy grudnia 80-81 odpowiednio wcale nie był klasycznie totalitarny. On raczej się mieścił na kontinuum bliżej typu idealnego autorytaryzmu. Oczywiście formalne struktury były totalitarne, a więc jak słyszeliśmy przed chwilą, że nad PZPR-em kierownictwo straciło kontrolę, to nie oznaczało tego, że nie było tej formalnej hierarchicznej zależności. Po prostu te 2 miliony z kawałkiem członków PZPR-u przestało się do tej partii przyznawać. Opowiadał mi mój kolega, jaki miał dramat w latach 80., bo został w 81. na fali demokratycznych wyborów wybrany sekretarzem wydziałowej organizacji partyjnej i potem przez 10 lat nie mógł z tego zrezygnować, bo nigdy nie było kworum na zebraniu partyjnym. Nikt na zebrania partyjne prawie nie przychodził. Proszę zauważyć, że po prostu ta partia przestała móc działać. Ja już nie mówię o tym, co było najwyraźniej widoczne w tekstach Jerzego Urbana. Zero myślenia charakterystycznego dla totalitarnej nowomowy. Nie było tam żadnego marksizmu, leninizmu. Był cynizm, pragmatyzm. Było straszenie interwencją taka, jaka była w Budapeszcie w 56, ale nic więcej nie było. To nie było myślenie takie, które, do którego się przyzwyczailiśmy wcześniej, chociaż jeszcze oczywiście w Trybunie Ludu formalnie to funkcjonowało. No dobrze, proszę Państwa, ale jak patrzymy na przykład dzisiaj na Nazarbajewa czy Łukaszenkę, to oni jakoś władcy autorytarnie nie mają ochoty oddawać tego komukolwiek innemu, wręcz odwrotnie. Dlaczego ten system, nawet jeżeli był autorytarny w istocie, myślał o całkowitym przekształceniu? I tutaj wydaje się, że odpowiedź jest taka, że po prostu przestały istnieć zasoby tego systemu. Takie, które uruchamiają możliwości działania. To nie jest kwestia tylko zasobów w postaci poparcia zewnętrznego, tak jak dzisiaj ma Nicolo Sarkozy. To nie są tylko kwestie ekonomiczne, czyli na przykład dochody z ropy naftowej, jak ma w tej chwili Putin. To jest również zasób w postaci poparcia sympatyków, zwolenników, aktywistów, tych wszystkich, którzy są na odpowiednich funkcjach. Tego po prostu nie było. Prawie niczego z klasycznych zasobów ten system PRL-owski zasobów politycznych nie posiada. Druga kwestia, która mnie niesłychanie interesowała, to to, jaka była relacja w tych ostatnich latach istnienia PRL-u między
Białym Domem na rogu Jerozolimskiej Alei i Nowego Świata, czyli siedziby KC, ośrodkiem decyzyjnym kierowanym przez Wojciecha Władysławowicza, jak to nazywał go Gorbaczow, a Kremlem. Mamy niewątpliwie zależność typu niesuwerennego. O tym, co działo się w Polsce, musiał Kreml wiedzieć i wiedział. Bardzo często szybciej niż dostawał informacje bezpośrednio od ekipy jaruzelskiego. Stanisław Ciosek, ja do tego nie dotarłem w tej książce, być może ominąłem, opowiada w jakichś swoich wspomnieniach o tym, jak przekonywał do rozwiązań okrągłostołowych. Bardzo enigmatycznie, bo to w jego stylu. Oczywiście Kreml. Musimy zdać sobie sprawę, że okrągły stół przed zatwierdzeniem na 10. plenum musiał być wcześniej zaakceptowany przez Kreml, bo inaczej by się nie dało tego zrobić. Ja twierdzę, że ekipa Jaruzelskiego po wyrzuceniu kontrelity, bardzo ładnie to zostało opisane w książce pana doktora Kowala, w jaki sposób ta kontrelita w 1985 roku była wyrzucana ze stanowisk, eliminowana całkowicie, także na 10. plenum. Całe kierownictwo PZPR-u występowało jednolicie. To jednak w ramach tej ekipy relacja z Kremlem była bardzo wyraźna. Czytamy w tej książce znamienne zdanie Jaruzelskiego. Bez waszego poparcia, nie cytuję, tylko opowiadam, bo nie pamiętam dokładnie tego cytatu na pamięć. Bez waszego poparcia, towarzyszu Gorbaczow, ja nie byłbym w stanie działać. No dobrze. Jak nazwać tego typu ułomną zależność? Proszę Państwa, niewątpliwie nie była to klasyczna zależność, taka jaka została wypracowana od 1956 roku w relacjach między Gomułką a Chruszczowem, a potem Brzeźniewem. Ale jak to nazwać? Można oczywiście jakoś nazwać. Ograniczoną autonomią, samodzielnością w wypracowywaniu projektów decyzyjnych, które później były przedstawiane do zatwierdzania na Kremlu. Jerzy Nowak, o którym wspomina dr Kowal w swojej książce, dyplomata ówczesny, opisuje w swojej pracy habilitacyjnej o rozpadzie Układu Warszawskiego, w jaki sposób sztab generalny Armii Sowieckiej decydował o wszystkich sprawach właściwie aż do końca prawie, a przynajmniej chciał decydować w ramach Układu Warszawskiego. Jak to przekładało się na decyzje polityczne? Jak to funkcjonowało? To są tego typu pytania, które historycy, ale też politolodzy muszą sobie zadawać. Mamy do czynienia z bardzo ciekawym przykładem książki, która warta jest przeczytania nie tylko przez specjalistów zajmujących się końcówką PRL-u, a jest ich wbrew pozorom nie aż tak dużo w Polsce, ale również przez tych, którzy zajmują się epigońskim okresem funkcjonowania systemów niedemokratycznych. I wtedy to się zaczyna ciekawa zabawa intelektualna.
jak rozpada się system polityczny o charakterze niedemokratycznym. Wydaje się, że ta książka jest niesłychanie godna polecenia właśnie z tych dwóch podstawowych powodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za miłe słowa ze strony pana profesora. Szczególnie, że padają właśnie ze strony pana, panie profesorze, bo pan się tymi sprawami zajmuje także, więc patrzy pan na tę pracę też jako na pracę, no, która wyrasta w tej dziedzinie, która pana ciekawi. Ja myślę tak, pierwsza rzecz ciekawa, faktycznie to jest też taka moja zaleta, niezawiniona przeze mnie, czyli która nie jest moją zasługą. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Białoruś, kiedy patrzymy na Kazachstan, to przyznaję, i może to jest taka rzecz, która mnie najbardziej poruszyła w pańskim wystąpieniu, że bardzo często korzystam z tego, co wtedy przeczytałem i co sformułowałem w książce, na przykład patrząc na Łukaszenkę. I to wtedy taka historiografia, historia pisana o jednym kraju, staje się politologią, kiedy układa się w jakiś system, który jest naprawdę szalenie pomocny na przykład do interpretacji tego, co robi Łukaszenka. Nie ukrywam, że bardzo często, na przykład doradzając politykom opozycyjnym białoruskim, czy doradzając z kolei politykom w Parlamencie Europejskim, posługuję się wiedzą dotyczącą tego, z jakich klocuszków i z jakich zachowań złożona jest władza władcy niedemokratycznego, dyktatora. Jaruzelski bez wątpienia był dyktatorem, Łukaszenka bez wątpienia jest dyktatorem. Począwszy od pewnych prób wytworzenia, nie wiem, swoich takich podrobionych organizmów politycznych, aż poprzez pewne zachowania, choć ja unikam psychologizowania z pogranicza psychologii, często władcy niedemokratyczni, dyktatorzy są szalenie do siebie podobni. Taki jeden przykład. Zresztą u Putina to się zaczęło pojawiać. Ja to nazywam syndromem Stefka Burczymuchy. Pamiętacie państwo? On miał taki problem, że jak widział dwa oczka w ciemności, to zawsze najłatwiej było mu sobie tam dorysować lwa i się go bać. Ten strach przed jakąkolwiek władzą, przed jakąkolwiek opozycją, strach przed jakąkolwiek krytyką, nawet bardzo mało, dla normalnego gracza w warunkach demokratycznych, nawet przydatną, nawet inspirującą. U władcy takiego jak Jaruzelski, budzącą jednak pewien lęk, że coś się dzieje poza kontrolą. I stąd próba kontrolowania każdego organizmu, każdych dwóch oczek, choćby to były oczka małej myszki, jak się ukazało u Stefka Burczymuchy. Ja myślę, że druga rzecz, która faktycznie warta jest tutaj takiego wyodrębnienia czy wzmocnienia, relacja między centrum a kolonią, ktoś powie, między centrum a państwem podporządkowanym. No właśnie, państwem, na ile podporządkowanym, jak to się zmieniało. Ja sądzę, że ta erozja podporządkowania w ostatnich 3 latach PRL-u była bardzo szybka. Sądzę, że ona była bardzo szybka, ale myślę, szczególnie po tym, jak czytałem, pisząc tę książkę o Polsce, czytałem dużo o zmianach w Związku Radzieckim, widziałem coraz więcej i coraz bardziej otwierały mi się oczy, na ile ta książka powinna mieć inny tytuł, nie Koniec systemu władzy, tylko można by dać taki tytuł Pierestrojka po polsku. Na ile pewna sztanca, pewien schemat z Rosji był realizowany w państwach obozu. Które elementy, oczywiście, bo nie wszystkie, nie ma też czasu na to, żeby powiedzieć, bo niektóre właśnie nie, ale które elementy były realizowane. Więcej, na ile warunkiem pozostania w polityce było zaakceptowanie linii Gorbaczowa. Doświadczenie tutaj Kiszczaka i Jaruzelskiego, którzy się zgłosili na prymusów w klasie Gorbaczowa, trochę dlatego, że nie mieli innego wyjścia, warto porównać na przykład z doświadczeniem Kadara na Węgrzech, który mimo tego, że był w miarę liberalnym przywódcą jak na obóz komunistyczny, no i podporządkował się regułom Gorbaczowa i musiał odejść. Być może zresztą, gdyby Jaruzelski odszedł wtedy co Kadar, czyli na wiosnę 1988 roku, a premierem został Rakowski. Trochę inaczej potoczyłyby się losy polskiej transformacji. Ale to jako przypis czy na marginesie. No i wreszcie stała jedna, która może wydawać się komuś taką... Ja najbardziej lubię w tej książce te rozważania, od których pan zaczął i nigdy o nich publicznie nie mówię, bo wiem, że nudzą.
czyli czy totalitaryzm, czy autorytaryzm, jak nazwać ten system. Ale moim zdaniem najbardziej rozwijająca część tego myślenia o końcu transformacji, bardzo przydatna w analizie systemów politycznych w ogóle. I zawsze warta uwagi, czy warta poświęcenia 5 minut. Moim skromnym zdaniem należy mówić, choć wiem, że tutaj się zapisuję tylko do jednej ze szkół, i czasami jak czytałem z tekstów pana profesora, wydawało mi się, że pan profesor też powinien być w tej szkole, chociaż w konkluzji jednak pan trochę inaczej to formułował. Czy ja uważam, że należy mówić jednak o totalitaryzmie do końca. Nie dlatego, i tutaj w 100% zgoda, panie profesorze, że ten totalitaryzm był cały czas w gotowości. Bo oczywiście on nie był od dawna w gotowości. Więcej, ten totalitaryzm w Polsce był wyszczerbiony od samego początku i tak naprawdę nigdy nie spełniał pełnych kryteriów totalitarnych, dlatego że zawsze zostawały dwie skazy na tym wizerunku polskiego totalitaryzmu. Kościół i rolnictwo. W Polsce nigdy nie upaństwowiono rolnictwa w takim stopniu, jaki był postulat totalitarny. Ani nawet w przypominającym ten poziom stopni. I kiedy musiałem w końcu powiedzieć, po jakiej stronie się opowiadam, a tu możliwości było sporo, także w polskiej literaturze, mnie akurat, oprócz tych klasycznych definicji, do których pan profesor się odwołuje, przekonał pański esej, który wskazuje na ten problem przemysłu, maszyny i to myślenie u Jaruzelskiego dołączone do tych klasycznych wyznaczników, o których zaraz powiem, było moim zdaniem, było taką kropką nad i. Tutaj, kiedy pan profesor pisze, gdzieś to znalazłem, ten problem przechodzenia do miast, urbanizacji, industrializacji, obsesja Jaruzelskiego na tym punkcie, choć przecież ten problem jakby faktycznie dotyczył w Polsce 50., 60. lat, ale u Jaruzelskiego została obsesja na tym punkcie. I to zdecydowało, że ja się opowiedziałem po stronie szkoły, która mówi jednak do końca system totalitarny. Ale totalitarny z pewnym zastrzeżeniem niedoskonałości i definicji, i w ogóle niedoskonałości, jeśli słowo doskonałość tutaj jest adekwatne, tego, co nas otacza. Myślę, że należy mówić o totalitaryzmie w końcu PRL-u w takim samym sensie, jak mówimy na przykład o ludobójstwie. Charakterystyczne zresztą, że mówimy o tych definicjach, które dotyczą specyfiki systemów XX wieku. Otóż należy zbadać założenia, teoretyczną przynajmniej możliwość ich realizacji, natomiast nie należy oczekiwać 100% realizacji. Ja tak do tego podchodziłem. Czyli faktycznie wszystkie zastrzeżenia, że ten totalitaryzm rozkruszony, tak. Ale pytanie, skoro istniała cenzura, to ona akurat była dość efektywna, no nie licząc oczywiście drugiego obiegu, bo w tym sensie była w ogóle nieefektywna. Skoro istniała ciągle jedna partia, skoro istniała kontrola granicy i paszporty w kieszeniach, właśnie nie w kieszeniach, tylko w szufladach w USW, skoro istniały scentralizowane służby specjalne, jednak opanowane przez Kiszczaka, i skoro mamy dowody rzeczowe, że władza tego systemu potrafiła jeszcze użyć to bardzo brutalnie, jak na przykład w 1989 roku w stosunku do tych trzech księży, ale też w wielu innych przypadkach, na przykład w poziomie inwigilacji, to moim zdaniem właściwie do czasu przejęcia rządu przez Rakowskiego, ja bym się jednak upierał przy stosowaniu tego terminu totalitaryzm bez zacięcia emocjonalnego. Czyli z takim przekonaniem, że używamy terminu opisowego i z pewnością, że używamy go w sensie pewnej dyspozycji, możliwości użycia tych narzędzi, które formalnie ciągle są w rękach władzy i władza chce je zachować. Nie zamierza się ich wyzbywać, no bo sądzi, że jakby co może ich użyć. I oczywiście dzisiaj nie czas na tę debatę, ale uważam, że taka podsumowująca debata z udziałem osób, które w Polsce wypowiedziały się na temat końca systemu. Nie wszystkie już żyją, bo trzeba by do tej debaty, przy tym stole musieliby usiąść jeszcze, nie wiem, Antoni Dudek, który unika pojęcia totalitaryzm i szuka swojego jakiegoś. Jerzy Wiatr, który przybył na moją promocję nieoczekiwanie. Wtedy Wiatr szuka jakiegoś swojego pojęcia, którego politologia w ogóle nie zna. On mówi chyba o jakimś reżimie urzędniczo-biurokratyczno-wojskowym, czy coś, wymyślę swoje jakieś słowo. Czy wreszcie tych, którzy mówią, że to był raczej jakiś
totalitaryzm w fazie schyłkowej. Tutaj byśmy musieli wtedy zaprosić, nie wiem, profesora Kaufmana czy Krystynę Kerstenową, która nie żyje, więc nie byłoby to możliwe, żeby z nami usiadła. Ale myślę na zakończenie, że to jest jeszcze debata, która polską politologię czeka. I myślę, że wbrew temu, że gdybyśmy zobaczyli tytuł, czy autorytaryzm, czy totalitaryzm, czy coś innego, to pewnie niewiele osób przyszłoby na taką debatę, to w jej trakcie mogłoby się okazać, że jest jedną z najciekawszych, jakie można odbyć. Dziękuję. To, że wiele, jak widać, już Państwo, wiele bardzo ciekawych wątków w wystąpieniu, również tej ostatniej części też się zgodzę z tą tezą, że ta dyskusja o totalitaryzmie, autorytaryzmie byłaby ciekawa i owocna. I zanim oddam Państwu możliwość zadawania pytań, tak jak było przyrzeczone, to korzystając z prawa, dlatego że jestem moderatorem, pozwolę sobie, przepraszam, z góry udzielić głosu jako pierwszemu i zadać dwa pytania do pana doktora. Otóż pierwsze moje pytanie dotyczy tej decyzji ekipy Jaruzelskiego dotyczącego wyboru wariantu utrzymania reżimu, nazwijmy to tak. Pan doktor mówił o kilku raportach, z których Jaruzelski wybrał jeden z nich. I on się nie udał, nie zrealizował. Pan doktor przedstawił argumenty przekonujące, dlaczego tak się nie udało. Ja bym chciał zadać pytanie, może takie trochę poboczne, jak rozumiem, w kontekście książki, jest gatunku tego political fiction. A który z tych pozostałych wariantów miałby pana zdaniem większą szansę na realizację? Oczywiście z punktu widzenia ośrodka decyzyjnego ówczesnego i dlaczego? I drugie pytanie, też myślę marginalne w kontekście rozważań pana książki, natomiast bardziej interesujące mnie z racji moich zainteresowań naukowych, to teza o tym, że Solidarność jako jeden ruch polityczny, czyli jako typowa partia forum, zbierająca wszystkie grupy opozycyjne, miała większą szansę skonfrontować się skutecznie z władzą i wygrać te semirywalizacyjne wybory, ale to wpłynęło negatywnie na strukturę systemu partyjnego. To ciekawa teza, natomiast warto spojrzeć, że również ten wariant był realizowany w innych państwach bloku, Czechy, Węgry, też początkowo funkcjonowała tam struktura polityczna, typu właśnie opozycyjna partia forum, a jednak ten system partyjny udało się ustrukturyzować, więc być może tutaj jednak ta teza nie do końca jest prawdziwa. Dziękuję. Jeśli mogę poprosić o odpowiedź. No, drugi temat jest oczywiście tematem takim czysto dywagacyjnym, gdzie można rozważać różne scenariusze. Ja coraz bardziej jestem przekonany, także poprzez swoje uczestnictwo w polityce, że długi, czy praktyczną jakby działalność, że długi okres dominacji Rosji w tej części Europy, być może trwale, a być może na dużo dłużej niż sądzimy, zaburzył kategorię polityczności w Europie Środkowej. Państwo wiecie, o czym mówię. Mówię o tych kategoriach wroga, przyjaciela, które są znane w niemieckiej literaturze i które w miejsce osobistego konfliktu, osobistej niechęci wprowadzają rozróżnienie na poziomie politycznym. Kto wróg, a kto przyjaciel, bardzo klarowne, które pozwala na, i bardzo dobrze funkcjonuje w Niemczech, które pozwala na swobodną konkurencję. Oczywiście, że można tutaj prowadzić debatę, ona też byłaby zresztą ciekawa. W moim przekonaniu w Polsce istnieje niedobór polityczności, tak jak niedobór witaminy jakiejś w organizmie. I on się zaczął w momencie zamachu majowego. On się objawiał nieustanną próbą tworzenia jakiejś właśnie wszechpartii, partii forum, partii dla wszystkich, partii poparcia zdrowego rozsądku, władzy. To Państwo znacie BBWR przed wojną. Później do tego resentymentu Polaków komuniści także się odwoływali, nie zawsze tak całkiem bez sukcesu. Bo ja uważam, że w pewnych elementach na przykład działania PRON-u odpowiadały na realne oczekiwania, na przykład tu piszę trochę w sferze polityki historycznej, prawda? A wcześniej Frontu Jedności Narodu. Dlaczego rozwiązanie z Komitetem Obywatelskim, które nawiązywały do tego myślenia, czyli do takiego myślenia wywodzącego się moim zdaniem też częściowo z kultury wiejskiej takiej, czy jak Państwo prowadziliby badania etnograficzne, pojechali na wieś i zapytali, no czy wy się tu towarzyszu tam, czy kolego kłócicie we wsi, tak? Nie, my tu wszyscy dobrze żyjemy, a są jakieś konflikty. Jak ktoś prowadził jakiekolwiek badania w Polsce, doskonale zna ten typ odpowiadania. Czy są u was jakieś konflikty? Każdy respondent powie, nie, tu nie ma żadnych konfliktów. A czy pamiętacie jakąś sytuację, kłótnie? Nie, nic takiego nie pamiętamy.
Tymczasem cała wiedza na temat tej wsi, i to jest absolutna reguła w Polsce, jest taka, że tam właśnie jest na przykład ostry konflikt wyznaniowy. Nie wiem, weźmy jakieś szczególnie wschodnie rubieże. To jest bardzo częste między grekokatolikami a rzymskimi katolikami. Czy wy razem spędzacie święta? Tak, zawsze razem wszystko świętujemy. Ten sposób myślenia, odpolityczniony, który powoduje, że nie spieramy się na poziomie politycznym, tylko spieramy się na poziomie personalnym. Czyli ja ciebie nie lubię, ty mnie nie lubisz, pokłóciliśmy się kiedyś i jeszcze to ukrywamy. Ja uważam, że jest w pewnym sensie dziedzictwem dominacji kultury chłopskiej w Polsce i objawia się właśnie takim przekonaniem, że Polakom jest łatwo mówić, że jesteśmy wszyscy razem. I dlatego Komitet Obywatelski był zły politycznie. Ja to podtrzymuję, jestem w tym sporze po stronie Hala, po stronie Mazowieckiego. Paradoks polega na tym, że tam po jednej stronie był Jarosław Kaczyński i Adam Michnik, którzy byli za tym rozwiązaniem. Ono miało jedną cechę. W kontekście techniki tych wyborów, które odbyły się w 1989 roku, było szalenie skuteczne i zapewniło zwycięstwo. Gdyby opozycja wówczas poszła podzielona na przykład na partię, to oczywiście takiego zwycięstwa by nie odniosła. Natomiast oczywiście była też możliwość, żeby to partie wydelegowały osoby do Komitetu Obywatelskiego, więc była możliwość pośrednia, z której nie skorzystano. Zwróćcie Państwo uwagę na to, co jest dzisiaj. Dochodzi do władzy PZPR i jej następcy postępowali trochę inaczej, to charakterystyczne, bo oni tworzyli te czapy obok siebie. Ale weźmy 2005 rok. Dochodzi do władzy Prawo i Sprawiedliwość. Główna obsesja ściągnąć jak najwięcej polityków nie wiadomo skąd, prawda? Czyli Zyta Gilowska z Platformy, jakby ktoś ze SLD przyszedł, to też dobrze. Rozszerz się na całej scenie politycznej. Przychodzi Platforma przed każdymi wyborami. Z prawa kogoś, z lewa kogoś. Ja widzę w tym pewien stały kod przekonania, jak można się przypochlebić Polakom, czyli powiedzieć, że tak naprawdę nie ma partii, chociaż partie są normalnym organizmem właśnie w każdym nowoczesnym systemie demokratycznym, tylko jest jakieś, albo inaczej to wytłumaczę, bardzo prosto. No gdyby kanclerz Merkel usłyszała, że w kampanii wyborczej główną sprawą, którą ma się zajmować, to przyciąganiem ludzi z SPD, to by się turlała ze śmiechu jak norka, bo w ogóle by nie rozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. Dla niej jest oczywiste, że ona jest chrześcijańską demokratką i ma swoich, a tamci z nią walczą. Do głowy by jej nie przyszło, że jej główny cel w trakcie kampanii to jest na przykład wyrwać kogoś z SPD. Natomiast u nas, jak zwróćcie Państwo uwagę na kampanię, to jest dokładnie to samo, ten sam kod. Moim zdaniem to jest ten sam kod, ale to jest oczywiście kwestia do dyskusji, do badań. Ja nie zajmuję się, tutaj w ogóle się na wszystko zgodzę, można powiedzieć, że sobie po prostu pofantazjowałem. Ale myślę, że coś w tym jest. Druga sprawa, no to tak naprawdę w pierwszym pytaniu Pan pytał o scenariusze alternatywne. Nie warto ich wymyślać całkowicie bez sensu. Jakie mamy scenariusze alternatywne realne? Scenariusz węgierski, czyli taki, że polscy komuniści korzystają z pierestrojki, ale nie przyjaźnią się z Gorbaczowem, czyli kadar. Polscy komuniści uważają, że muszą się przyjaźnić z Gorbaczowem, ponieważ Jaruzelski wśród różnych obsesji miał także obsesję ziem zachodnich i sądził, że jeżeli nie będzie się przyjaźnił z Gorbaczowem, to Gorbaczow dogada się z Niemcami i Polska nie będzie miała gwarancji na granicy na Odrze i Nysie. Dzisiaj to się może wydaje dziwne dla tych, którzy urodzili się w 1986-1987 roku, ale 20 parę lat temu to była kluczowa sprawa ciągle w Polsce. Więc był ten wariant węgierski, czyli tak, korzystamy ile możemy z rozluźnienia, nie przyjaźnimy się z Gorbaczowem. To by się musiało skończyć szybszym odejściem Jaruzelskiego. W moim przekonaniu nastąpiłoby to mniej więcej wtedy, kiedy odszedł Kadar, czyli po niepowodzeniu referendum jesienią 1987 roku, to by znaczyło prawdopodobnie, że premierem zostałby Rakowski wcześniej lub ktoś typu Rakowskiego, na przykład Baka. Moim zdaniem skutki tego byłyby następujące. Komuniści dłużej by utrzymali władzę, natomiast lepiej by się sformowały w międzyczasie partie polityczne, szczególnie o charakterze prawicowym, bo prawica była w czasach komunistów szczególnie przetrzebiona. To jest jeden wariant, który możemy rozważać. Inny wariant, z kolei bardzo konfrontacyjny w stosunku do starego systemu, czyli wariant czeski. Czyli, że nie następuje wcale rozluźnienie, że jeśli są jakieś zmiany, to są absolutnie w ramach ostrej ekipy starej, bo tak było w Czechach. Nawet ci, którzy przychodzili wokół Husaka, to byli ludzie do niego podobni. I później rewolucja następuje w wyniku i tak łańcuszka wydarzeń międzynarodowych w ciągu tygodnia. I nowa ekipa nie czuje się w żadnej sprawie zobowiązana wobec starej. Bo na tym jakby polega różnica, że Havel nie czuje się w żaden sposób i w żadnej sprawie zobowiązany, nic w jego przekonaniu nie zawdzięcza poprzednikom, a zatem ma wolną rękę w dekomunizacji, w rozliczaniu kwestii majątkowych i w każdej innej sprawie.
Jest pytanie, czy w Polsce mógł być któryś z tych scenariuszy. Moim zdaniem tych scenariuszy nie możemy namnożyć zbyt wiele. Realnie wchodzą w grę te dwa, a Polska miała swój trochę inny taki pośrodkowy. Dziękuję. Daję głos Państwu, kto by chciał zadać pytanie. Bardzo proszę, jest taka możliwość. Bardzo proszę. Chciałem do pana doktora Kowala zadać pytanie dotyczące samego faktu właśnie odczytania przez papieża, również przez polski kościół intencji komunizmu. Zastanawiam się, na ile to jest efektem właśnie takiej intuicji politycznej, chociażby Jana Pawła II, a na ile faktu, że ten rozkładający się system, nawet ta wąska grupa była na tyle niejednolita, że taki monopol informacyjny po prostu upadł i można było dosyć łatwo odczytywać intencje ośrodka. Znaczy, ja uważam, że istnieje poważnie, że należy poważnie mówić o etyce w działaniach politycznych i uważam, że Jan Paweł II był politykiem, bo mówimy o jakby tej, nawet chciałbym go nazywać tutaj Karolem Wojtyłą, ale pan profesor wie, że mówienie Wojtyła ma też swój kontekst historyczny, tak nazywano papieża wtedy, kiedy chciano jakby mu coś odebrać. Epitetologicznie. Tak, było trochę epitetem czasami, ale chciałbym się w tym kontekście powiedzieć Wojtyła, prawda, żeby podkreślić polityczność tej postaci. Wojtyła był człowiekiem, który w moim przekonaniu kierował się zasadami etycznymi w polityce, nawet wtedy, kiedy mógł przegrać. Trochę tak jak u chyba Chryzostoma Paska, że on mówi w którymś z kazań, będziecie uratowani, jeśli nawet w klęsce nie zamienicie się z baranków w wilki, prawda? Czyli Wojtyła nie był cyniczny w polityce po prostu. Zachowywał się w miarę rzetelnie i myślę, że zdawał sobie sprawę, że oczywiście on może poprzeć dogadanie się z Kościołem. Oczywiście może w ten sposób doprowadzić, bo projekty były już na 100% prawie zapięte, do powstania w Polsce jakiejś partii chrześcijańsko-demokratycznej pod płaszczykiem biskupów, do której kierownictwo byłoby naznaczone w porozumieniu z kardynałem Glebem, bo tak mniej więcej brzmiała propozycja. Tylko to będzie oznaczało, że on zablokuje dojście do władzy opozycji demokratycznej, nawet tej, z którą nie było mu po drodze. Bo powiedzmy sobie szczerze, Wojtyła zdawał sobie sprawę, że w sensie ideowym, nie wiem, z profesorem Geremkiem jest mu dalej niż z profesorem Strębachowskim. Ale ja uważam, że on podjął po prostu decyzję w oparciu o pewne przekonania etyczne, że Kościół na tyle się trochę zaangażował w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, że Kościół, jak pisze Huntington, w Polsce pokazał, zwróćmy uwagę, przed Wojtyłą, 30 lat przed papieżem Janem Pawłem II, obowiązywała tak naprawdę w politologii teza, że kraj katolicki nie może być krajem demokratycznym. Tak jak dzisiaj obowiązuje mniej więcej ciągle teza, że kraj muzułmański to w zasadzie nie może być demokratyczny, chociaż są oczywiście już wyjątki. Jako konsekwencja Webera. Tak, tak było przecież. I on to zmienił swoją polityką, ponieważ on jako papież opowiadał się nie po stronie władzy, tylko najczęściej opowiadał się po stronie społeczeństwa, nawet tam, gdzie władza mu sprzyjała. Pamiętamy wizytę jego w Chile, Karola Wojtyły, kiedy nawet w Osservatore Romano nie podano nazwiska Pinocheta, tylko mówiono o prezydencie czy przywódcy Chile. Także ja myślę, że on po prostu podjął decyzję w oparciu o swoje przekonania, co może dzisiaj się wydawać dziwne, bo każdy szuka w decyzjach politycznych jakiegoś podłoża cynicznego. Jestem przekonany o tym, że gdyby nie on, większość biskupów zdecydowałaby się na bliską współpracę z władzą, dlatego że oferta była szalenie bogata. Znowu, żeby się utrzymać tutaj takiej, w tych wizjach religijnych, to naprawdę była taka oferta, że Kościół został wprowadzony na górę jak Chrystus i kuszony. Bo powiedziano, dostaniecie wszystko, dostaniecie pieniądze, będziecie wpływali na kształt telewizji. Przecież tak realnie było. Będziecie współkształtowali program radiowy, będziecie decydowali, jakie książki się w Polsce wydaje, tylko musicie zabić opozycję. I my wam wtedy damy zrobić sobie swoją partię, będziecie mieli swoją partię chrześcijańsko-demokratyczną i jakoś się dogadamy. Taka oferta dla każdego jest trochę kusząca na jakimś etapie. I ona, jestem przekonany, to zresztą wynika z moich badań, dla wielu biskupów była bardzo kusząca, na przykład dla biskupa Jerzego Dąbrowskiego. Chcę podkreślić Jerzego, żeby go odróżnić od arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego. Ale Jerzy Dąbrowski był gotów taką ofertę przyjąć i jest na to szereg dowodów, prawda? Natomiast Jan Paweł II zdecydował, że nie. I drugi moment, kiedy Jan Paweł II okazał się mądrością polityczną. Same wybory. Jest taka sytuacja znowu dla polityka w miarę klarowna. Oni już rozmawiają kilka lat. Są zaprzyjaźnieni, spotykają się. Zresztą Kiszczak bardzo lubił jeść podczas tych spotkań. To był jego sposób też nawiązywania kontaktu. Więc oni tam jedzą, no też piją, spotykają się,
używają alkoholu, są w dobrych relacjach. Władza jest absolutnie przekonana, że jak dojdzie do wyborów, to Kościół jednak ich wesprze. Zachowuje się jak Urban, to pan profesor powiedział ostrzej niż ja o tym cynizmie, prawda? Oni są na tyle cyniczni, że oni wiedzą, no jak żeśmy już z nimi tyle zjedli tam tych żelatynek, gelatynek, tam ja nawet gdzieś tam jako ciekawostkę podaję te spisy, te jadłospisy, no to wiadomo, że nas poprą. Albo przynajmniej nie będą atakować. I co się dzieje? Znowu, jaka dojrzałość polityczna Kościoła. Kościół, mimo tego, że był jednak bardzo uwikłany w te rozmowy, ostatnie dwa miesiące kompletnie zmienia front i nie słyszy uwag władzy. Ponieważ ma poczucie, że jak jest okazja zdemokratyzować system, to trzeba to zrobić, użyć swojej siły. Kościół bezprecedensowo, moim zdaniem raz w historii tak naprawdę wmieszał się do polityki, powiedzielibyśmy językiem młodzieżowym, na maksa. Czyli wiosną 1989 roku. Wszystkie dokumenty to pokazują, że prawie każdy ksiądz agituje. Nie ma księży, nie ma biskupów, którzy wtedy nie agitują za opozycją. I w ogóle nie zwracają uwagi, nie zwracają uwagi na to, że można powiedzieć, w cudzysłowie, są dogadani. A jak się zachowuje niedojrzała jednak politycznie opozycja, rozważa, co tu zrobić, żeby nie wystawić partnera. I znowu, w kategoriach pewnego podejścia do polityki, tutaj powiedziałbym, że no jest pewna dojrzałość, że jeżeli jest wybór i wybór został przekazany w ręce ludzi, to nie ma już miejsca na punktowanie. A opozycja czuje się, powiedzielibyśmy, skorumpowana, ale w innym sensie oczywiście niż używa się dzisiaj tego słowa, tymi rozmowami, które się toczyły. I pamiętamy rosy listy krajowej, kiedy Bronisław Geremek szuka rozwiązania rozpaczliwie. Mówi, umowy zostały zawarte. Natomiast Kościół uważa, że podstawową umową jest to, że się odbędą wybory, a skoro są wybory, no to ludzie mogą wybrać. Bardzo dużo dojrzałości i takiego nawet brutalnego, ale jednak moim zdaniem etycznego podejścia do demokracji. My, kto z Państwa, czy to jeszcze? Zachęcam. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Boruda. Ja pytanie. Czy nie sądzi Pan doktor, że obok rolnictwa i kościoła taką główną skazą na polskim totalitaryzmie było to, że był to jakby nie patrzeć totalitaryzm wasala, że wszystko musiało być poparte siłą jednak i autorytetem często Związku Radzieckiego. To by się wpisywało w taką moją tezę o tym, że w Polsce ostatnim systemem, który udał się tak jak wszędzie indziej, była dziedziczna monarchia, jeszcze przed Unią Europejską. Potem wszystko robiliśmy po swojemu już. Tak samo tutaj też ten totalitaryzm był trochę inny. Czy to wszystko musiało być poparte właśnie tą cudzą siłą i przez to ten system upadł tak, a nie inaczej? Czy my musimy... Bo my musimy mieć takie poczucie, że to, co myśmy sobie wymyślili, to Polacy mają takie coś, że muszą mieć takie poczucie oryginalności tego wynalazku, który u nas tam, prawda, pracuje, nie? Ja się z tym zgadzam, że system podejmowania decyzji i taka pośredniość tego systemu, prawda, że nie było wiadomo, kto dokładnie decyduje, co nawet w tych momentach kluczowych dla PRL-u, czyli Gomułka. Co Gomułka może zadecydować, czego nie może. Na początku więcej, potem mniej. To wszystko niedoprecyzowane, bez procedur, prawda? Koordynacja raczej na poziomie służb specjalnych i wojska, a mniej koordynacji politycznej. Zwróćmy uwagę na to, że Układ Warszawski nie miał wypracowanej de facto porządnej struktury politycznej. Polska już za Gorbaczowa chciała takiej struktury, a raczej to była struktura wojskowa przede wszystkim, czyli koordynacja była w ogóle siłowa, prawda? Politycy nie mieli na nią prostego przełożenia. Bardzo skomplikowana moim zdaniem sprawa i moim zdaniem, ja bym na pańskie pytanie mógł odpowiedzieć tak, tak myślę. Znaczy myślę, że tylko to jest oczywiście już bardziej taka teza wyrafinowana, no bo takie proste rzeczy to są jasne. Polski totalitaryzm nigdy do końca tak naprawdę nie był pełny, bo Kościół i to nawet po uwięzieniu Wyszyńskiego, bo jednak działał episkopat, przetrwali ludzie Wyszyńskiego, i ten okres był krótki, i było rolnictwo. Natomiast ten typ, tylko Polacy o tym nie lubią mówić, prawda? Bo my lubimy tę koncepcję, że Polska była specjalnym tam tym wagonem czy czymś w obozie, prawda? Troszkę była tylko specjalnym tak naprawdę, a w ogóle to wszystko było bardzo podobne. Faktycznie, że nie mieliśmy tam kłosów doprawionych do orła i co tam się jeszcze doprawiało, gwiazdki chyba, nie? Tak nam bardzo nie zmienili tego godła, tylko koronę zdjęto. Takie drobiażdżki, prawda? A nawet uzasadniono to gdzieś tam jakimś orłem piastowskim, że też był bez korony, czy jakimś tam innym, już nie pamiętam, jak to tam było. Ale te drobiażdżki, to się decydowało gdzieś w tych drobiażdżkach, ale tak naprawdę Polska nie była tak bardzo inna.
poza tymi rzeczami, o których powiedzieliśmy. Jak obserwowałem wpływ pierestrojki, to myślę na przykład, że jeden z głównych błędów politycznych Jaruzelskiego polegał na tym, że w zbyt dużym stopniu uległ pierestrojce, też dlatego, że nie miał wyjścia, bo był źle traktowany w obozie. Jego jedynym przyjacielem mógł stać się Gorbaczow, bo jego przyjacielem nie był Husak, jego przyjacielem nie był Honecker, jego przyjacielem nie był Żywkow i tak dalej. I Czałszewsku też nie. Czałszewsku może szczególnie nie. Jeżeli można, to ja bym chciał pewną rzecz dołożyć, bo tego w historiografii nie ma w Polsce, bo mówi się o bohaterskiej walce chłopów i kościoła przeciwko totalitaryzmowi. Ja to porównałem z tym, jak to robiono za czasów pierwszych lat rządów Stalina. Proszę Państwa, jak chłopi mordowali pierwszą transzę komunistów, którzy przychodzili kolektywizować, to wysyłano czołgi albo samoloty. Następne już mogły to robić. Opór przeciwko kolektywizacji na wsi, szczególnie nierosyjski, był straszliwy, etnicznie nierosyjski. W Polsce takiego oporu chłopów zbrojnego po prostu nie było. Natomiast było coś innego. Komunista polski do kościoła wszedł tylko po to, żeby się pomodlić. O ile w latach 20. grabiono, niszczono cerkwie, to w Polsce funkcjonariusze PZPR-owscy nie byli w stanie zdesakralizować kościoła. Problemem podstawowym jest to, że w tym systemie PRL-owskim funkcjonariusze PZPR-u nie chcieli przeprowadzić kolektywizacji z wielu rozmaitych powodów i nie chcieli zniszczyć kościoła jako instytucji. Chcieli ją podporządkować i to w ogromnym stopniu im się udało. Inaczej mówiąc, słabość totalitaryzmu w PRL-u wynika z bardzo dużego oddalenia od myślenia totalitarnego ogromnych odłamów aparatu partyjno-państwowego. Z wielu rozmaitych powodów, między innymi z powodu ścisłego związania z kulturą wiejską, a nie wykorzenienia, jak to było w Sowieckim Sojuzie. Ale tak czy inaczej, jest to nie tyle najweselszy barak w łagrze sowieckim, ale również jeden z najbardziej oryginalnych. Takie rzeczy, które były w PRL-u, nawet na początku lat 50. nie zdarzały się gdzie indziej. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać z Państwa pytanie? Jeśli nie, to w takim razie proszę o krótkie podsumowanie. To ja już może nie może podsumuję. Co ja mogę podsumować? Ja bardzo dziękuję za, spotkanie i za dyskusję i za takie partnerskie potraktowanie przez pana profesora. A ja z kolei dziękuję z tym, co ja mam zawsze problem, ponieważ proszę państwa, politolodzy trochę traktują politologów tak jak kryminolodzy kryminalistów. Nie mówię policja, kryminolodzy. Politolodzy polityków, nie politologów. Politolodzy polityków traktują tak jak kryminolodzy kryminalistów. Tak jak biolodzy traktują białe myszki. Natomiast tutaj pan doktor zaprezentował się po prostu tak jak rzetelny badacz lat ostatnich PRL-owskiego systemu. Jestem ogromnie wdzięczny, że tym samym mogłem rozmawiać na tym poziomie z panem doktorem i tym samym proszę zauważyć, że mamy tu do czynienia z jednym z nielicznych przypadków, kiedy odróżnia się bardzo wyraźnie pełnione role społeczne. Proszę pamiętać też na przyszłość. Kimś innym jak się jest mężem, a kimś innym jak kochankiem. I to trzeba odróżniać. Podobnie polityk i politolog. Tak? Dziękuję ogromnie. Dziękuję Państwu.
właśnie chciałem tylko zapytać, czy jest możliwość nabycia książki tutaj u kolegów, więc zapraszam. Dziękuję za przybycie i przede wszystkim dziękuję naszym gościom. Nagrodzimy się do prawa.